Barwny korowód to tradycja skarbnikowych godów, czyli święta miasta. Urodziny Zabrza to wyjątkowe urodziny. Cieszymy się ogromnie, nawet słonko nam wychodzi. Myślę, że Zabrzanie tak ogrzali atmosferę, idąc ulicą Wolności, bawiąc się tu w parku, że jestem przekonana, że w tej chwili już będziemy tylko świętować przy najlepszej pogodzie. Świętujemy tak naprawdę od początku roku, ale dziś, jutro momenty kulminacyjne, momenty szczególne. W trakcie przygotowań do tego wyjątkowego momentu staraliśmy się ukłonić wielkim, honorowym Zabrzanom. Staraliśmy się uhonorować ludzi, którzy piszą historię tego miasta. Tak naprawdę wszystkich. Od tych, którzy małe cegiełki dokładają do rozwoju Zabrza, po tych, którzy wybrali Zabrze i są honorowymi obywatelami. Tak więc wszystkim Zabrzanom życzę, byśmy mogli być dumni z naszego Zabrza. Życzę wszystkiego, co najpiękniejsze. W tym roku z okazji stulecia nadania Zabrzu praw miejskich w skarbnikowych godach wzięło udział ponad 10 tysięcy uczestników, wśród których znaleźli się m.in. uczniowie, przedstawiciele firm, instytucji, klubów sportowych oraz mieszkańcy. Dzisiaj pani szkoła również świętuje podczas skarbnikowych godów. Proszę powiedzieć, jakie były te przygotowania, czy długie? Może długie nie, ale bardzo przemyślane, aby wszystko do siebie pasowało w konwencji barw miasta, czyli niebiesko, żółto, czerwono. To duże wydarzenie dla waszej szkoły? Oczywiście, jak i dla miasta. Skarbnikowe gody to dla pani taki ważny dzień? Bardzo ważny, to urodziny miasta Zabrze, także bardzo ważny. Bardzo się cieszę, że mogę w nim uczestniczyć. Ja jestem Zabrzanką, urodzona tutaj i się cieszę. Wieża ciśnień za chwilę będzie otwarta. Bardzo się cieszymy, gratulujemy wszystkim, ukłony ślemy, wszystkiego dobrego. Życzymy zdrówka Zabrzu i się cieszę. Na razie się śpieszę. Dzisiejszy dzień to dla was duże wydarzenie? Oczywiście. Stulecie naszego Zabrza. Oczywiście jest Zabrze nasze miasto, musimy się z nimi cieszyć, prawda? Kolorowo, wesoło, więc witamy. Jesteśmy motocyklistami oczywiście i bierzemy udział w paradzie, więc jakby nas tu mogło braknąć, nie? Pochód otwierały mażoretki, za którymi szła orkiestra Muzeum Górnictwa Węglowego. Przez długi okres swojej historii Zabrze było związane z górnictwem. Dziś działająca kiedyś w mieście kopalnia oraz sztolnia są turystycznymi perłami rozpoznawalnymi w całej Europie. Dlatego w pochodzie nie mogło zabraknąć, oprócz orkiestry górniczej, także skarbnika. Skąd ten piękny, niesamowity skarbnik? Z kopalni Guido, Muzeum Kopalni Guido. On tak co roku? Co roku wyjeżdża, raz w roku. Wśród uczestników pochodu znaleźli się również zaproszeni goście z miast partnerskich oraz honorowi obywatele Zabrza. Zabiorę ze sobą przede wszystkim ciepło i serdeczność mieszkańców, a także radość mieszkańców z okazji setnej rocznicy ich miasta. Relacje, które łączą Zabrze i Seklę, trwają już bardzo długo. Są to silne relacje. Rozpoczęły się w 1987 roku i to, co najważniejsze, one bazują na walorach humanistycznych i na demokracji, a to jest bardzo ważne. Najbardziej podczas tej imprezy podoba mi się, że po tym trudnym czasie pandemii możemy się znowu spotkać i świętować razem. Chociaż nie wszystkim jest łatwo. Myślimy o naszych przyjaciołach z Ukrainy, ale przede wszystkim chcemy dzisiaj świętować z mieszkańcami Zabrza to stulecie. Mamy bardzo dobre relacje. Jesteśmy przyjaciółmi, myślę, od około 14 lat, ale ta przyjaźń się zmienia. No oczywiście coraz to głębsze relacje. Zabrzu można właściwie życzyć przede wszystkim kontynuacji. Proszę pamiętać, że tu jest taka kwintesencja pięknej, wspaniałej, bardzo romantycznej, ale również nowoczesnej śląskości. Tradycyjnie odbył się też konkurs na najładniejsze przebranie. No jestem po prostu tym kwiatkiem na Zabrze. Skąd taki pomysł na przebranie? Mama mi wymyśliła, bo to najlepszy chyba sposób na takie przebranie się. Wieczorem na scenie wystąpił zespół coverowy Abba Polska, Zakopower oraz Ewa Farn. Nie jestem dziewczyną z wczoraj. Witam serdecznie, z tej strony Ewa Farna, pozdrawiam bardzo wszystkich serdecznie. Stulecie Zabrza, 100 lat następnych minimalnie i następnych i następnych, abyście się mieli dobrze, wszystko się dobrze działo, mam nadzieję, że zobaczymy się na koncertach. Stuletnie urodziny naprawdę zobowiązują, myślę, że wybraliśmy artystów takich, którzy są po prostu dynamiczni, bardzo sympatyczni i też roztańczą trochę naszych tutaj uczestników naszej imprezy. Świetnie się bawimy,
Dzisiaj dużo było śpiewania. Ewa fajnie ogólnie się zachowała, że tam podeszła do ludzi, także super wrażenia ogólnie, bo rzadko się widzi takie rzeczy na koncertach. Koncert bardzo ładny, fajny, udany, czysto, schludnie, fajnie wszystko przygotowane, muzyczka nagłośnienie dobrze. Od rana jesteśmy, byliśmy na pochodzie, do domku na obiad, później wróciliśmy, także cały czas jesteśmy tutaj praktycznie.